Cześć wszystkim, jestem Luke, a to jest drugi odcinek z serii Until Dawn. No to zaczynamy. Pierwszy sprawdźmy sobie, co było w poprzednim odcinku. A nie wydaje wam się, że jest odrobinę chamskie? Aj tam, zasłużyła sobie. Tana! Co jest grane? Gdzie poleciała moja siostra? To tylko małe jajo, Hana! Pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym zimowym wypadzie do Blackwood. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy. Przez wzgląd na moje siostry i... no wiecie. Muszę znaleźć Sam. No hello. Ktoś tu się z kimś spoufala. No i to, że ja trafiłem do tyłu. No, bok Josha, tak się poznaliśmy. Bum. Efekt motyla. Mam wrażenie, że ta góra rośnie przy każdej wspinaczce. Tak, w sumie też tak mam. Josh, skomplikowany, rozważny i kochający. Aha, czyli on jest bratem tych bliźniaczek, co zmarły. A w zasadzie to zginęły w poprzednim odcinku. Przecież się tu wychowałeś. Tobie powinna się kurczyć. W sumie racja. Postawicie tu kiedyś wreszcie jakieś maszty, co? Zasięg poszedł się walić. Kopnij mi miliony i zaraz będzie po problemie. Dobrze gadasz, tyle że... drobne zostawiłem w innej kurtce. Ups. No, mordeczki. Jak wspinaczka. Przydałby się ktoś do bagaży, ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Poszło całkiem nieźle, chociaż trochę strasznie, wiesz, w sumie. Dziwnie być tu z powrotem. Yo, yo, yo! Rozkręcamy tę bibkę, czy jak? Cię wie. Okej. Dobra, to poplotkujemy troszeczkę. Ty, Matt i Emily są razem, co nie? Na to wygląda. Dobra, co na to Mike? Jestem pewien, że też ma ręce pełne roboty, kumasz. Kurde, cholerny szajs. Zamarz? A jakże? Może jest jakieś inne wejście? Od cholery, tyle że zamknięte. Musi być gdzieś jakieś okno, które możemy, wiesz, otworzyć. Ej, chwila, moment, mamy się włamać? Jakie to włamanie, jeśli jesteś właścicielem, co? Żadne. Chyba, że cię zgłoszę psom. A... Panie przodem, wodzu. Jakiś psychol trochę ten Josh. Albo tak tylko cześć, wygląda. Aż. Cześć, Chris. Weźmy pewny siebie. To... co tam u ciebie? W porządku. Tylko trochę zimno. Chętnie bym się porządnie ogrzała przy kominku. Tak. No, całkiem niezły pomysł. A któż to tu w krzakach się chowa? No i co ja tu mam wypatrzeć? O co tu chodzi? Ja myślałem, że to ktoś tu w krzakach siedzi. Co tu jest? Totem, kolejny totem. Ktoś może palca stracić. Ale to jest żółty totem, czyli to jest pomoc, tak? Czyli możemy kogoś przed tym uratować, przed stratą tego palca.
Tam coś jeszcze się świeci. O. Mat! Kopę lat! Dziwnie ci bez kasku i spodenek. Cia, ciężki sezon. Fajnie cię widzieć. Dobra, bądźmy przyjacielscy. Jak leci? Nieźle, stary. Nie narzekam. A u ciebie? No wiesz, stara bida. Spoko. Spoko. To idziemy dalej. Tu jeszcze z nią możemy porozmawiać, bo widzę, że jest wskaźnik. Dobra. Gadałeś, zaszli? Tak. Fajnie. Fajnie. I jak się... miewa? W porządku. A co? Tak pytam. Okej, idziemy dalej. Z kim tu jeszcze możemy pogadać? A, możemy poszukać tego wejścia. Ashley rozkosznie dziś wygląda, co? O co ci chodzi? Niby taka zwykła szara gąska, a jednak chciałoby się zedrzeć z niej kurtkę i zabawić w lodowego anioła, co? Dobra, zaprotestujemy. Stary, weź z niej zejdź. No wiesz, jeśli ty nie zamierzasz jej puknąć, to może Mike się skusi. No, odczepisz się w końcu? Wyluzuj. Sprawdzam tylko, czy pompka ci jeszcze działa. Ty, ej. Słuchaj, stary, rozejrzyj się, spójrz na te piękne góry. Widzisz tu gdzieś rodziców? No weź, człowieku, skumaj. Potrafisz sobie wyobrazić jakiś lepszy moment na erotyczne uniesienia? Ty i Ashley, nareszcie sami. Położyłeś już fundamenty. Pokazałeś, jaki z ciebie dżentelmen. A teraz bierz się do roboty. Nie zgodzimy się. No nie wiem, stary. Jak możesz nie wiedzieć? A co, jak będzie dziwnie i wszystko się schrzani? Jak nie będzie chciała mnie w ogóle znać po czymś takim? Słuchałeś mnie w ogóle? Przestań się mazać, jaja wyhoduj. Dziwny dobra, jest ten koleś. Zamierzam się włamać do chaty moich starych. Nie mówię, że mam plan. Brzmiałeś jakbyś miał. Lepiej się postaraj, wodzu, bo inaczej cztery urocze damy odmrożą sobie tyłeczki, a po takiej grze wstępnej to pan sobie nie pobzykasz. Racja, zimne tyłki są najgorsze. Mamy tu jakąś siekierkę. Albo w zasadzie to była tu siekierka. Okej. To idziemy dalej. Zobaczmy, co tu jest. Muszę włączyć GPS-a. No, 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 ktoś tu nieźle kombinuje, brawo. Uważasz na zdjęciach ze wspinaczki. Chodzi o WF? Ta, wiesz, wspinaczka po linie. O! O. To ja? Nie, nie sądzę. Masz! Użyj tego! O, Chris, wiesz, mam zarąbisty pomysł. Tak? No raczej. I co to za pomysł? No jest tak. Jestem niemal pewien, że w jednej z łazienek mam dezodorant. Dodajmy do tego zapalniczkę i... Czekaj, Niku, chcesz nim sobie pojeździć pod pachami? Stary, jest w sprayu. A, no tak, teraz kuma. Miotacz ognia.
Taki, jakim traktowaliśmy żołnierzyki. No, pamiętasz, jak się topiły? Pstryk, bzik i po sierżancie. Papa, zamarznięty zamku. Bingo. Wreszcie chwytasz. Ja lecę jeszcze coś załatwić. Poradzisz tam sobie po ciemku, Chris? Się postaram. Zatem z Bogiem, pielgrzymie. No oczywiście, zostałem sam tu. Dobra. Co my tu mamy? Tutaj totem? Totem straty. Strata jednego z przyjaciół. No to była któraś dziewczyna, ona może tu zginąć w pożarze. Jakieś myszki tu latają. Co to za drzwi? Nie da się podejść. No tutaj możemy coś sprawdzić. O, nieźle. Portret rodzinny. Aha, czyli Hanna na nim ma jakiś medalion. Na razie to jeszcze nie wiadomo, co to ma oznaczać, ale pewnie później będzie miało jakiś związek. O, drzwi się zamknęły. Co to było? Oczywiście trzeba tam iść. To za szepty. A, tu są te drzwi wyjściowe chyba. Bardzo śmieszne, Chris. Skąd wiedziałeś, że to ja? Nie masz przypadkiem jakichś drzwi do otwarcia? No już. Dobra, gdzie ta łazienka? Oho. Ktoś tutaj grasuje. Pewnie mi zaraz wyskoczy. Jest to jakiś portret. I zdjęcie. Znowu jest ta Hanna i Beth. Gotowi na bal. Możemy tej świeczki zapalić? Tutaj chyba nic ciekawego nie będzie. Tu są jakieś drzwi, które nam błyskają się. Zamknięte. Dobra, gdzie jest ta łazienka, co? Tu coś jest. Telefon. Jedna wiadomość. Nowa wiadomość. Witam, pani Washington. Tu znów sierżant Tate. Obawiam się, że mam złe wieści. Przejrzeliśmy akta i niestety nic nie możemy zrobić. Jest wolnym człowiekiem. Prawo nie daje nam możliwości ograniczenia jego swobody. Wiem, że nie to chciała pani usłyszeć,
Proszę do mnie oddzwonić po więcej informacji. Koniec wiadomości. Okej. Ciekawe, o kim była mowa. Tu coś jest znowu. Nie działa. Nie, to gdzieś tam musi być ta łazienka. Chyba na górze. Jest okno uchylone. Czyżby ktoś tu wszedł przez okno? Może też chciał skorzystać z łazienki. Dobra. Duża coś ta chata. Dobra, jest łazienka. Sprawdźmy, co tu mamy. Czy nas coś tutaj zaatakuje? Źle. Ta, Bosko. Tyłki nam już tu zamarzają. Aplauz, wiecie gdzie mnie szuka? Gasisz! Kurde! Ale mnie to bydle wystraszyło. Co to było? Żyjesz? Jakiś niedźwiedź czy inny tygrys. O, to tylko śliczny mały rosomak. Mały. Nie przejmuj się, jeszcze będziesz mężczyzną. Ja tam znam lepsze miejsca. Jeny, jak dobrze być już w środku. Nawet jeśli tu też trochę pizga. Spoko, rozpala ogień. Kompletnie nic się tu nie zmieniło. Od roku nic nie ruszaliśmy. Myślałam, że policja zawsze robi bajzel. Za wiele to tu się ostatnio nie działo. Ano. Czołem, mordy wy moje! Cześć! Yo! Hej! Siema. Czym chata bogata, siom? Tak jest. O mój Boże, chyba się pożygam. Próbujesz go tam połknąć, czy co? Serio, musi się z tym aż tak obnosić? Naprawdę, nikt tu nie chce ci go zabrać, mała. Przepraszam, mówiłaś coś do mnie? Ojej, nie słyszałaś? Za głośno się łajdaczyłaś. Ktoś tu chyba ma ból dupy, że się nie załapał. Uważaj, bo jesteś czymś więcej niż przygodą. Normalnie tab malu krowo. Nazwałaś królową balu krową, się przejęłam. Jakie teksty. Dobra. To uspokójmy ją. Em, daj spokój. Stul dziób, Matt. Nie wtrącaj się, przygłupie. Uważaj sobie. O. A co? Tylko tobie wolno go uciszać? Mamy nie tykać twoich zabawek? Co za tępa dzida? Ta jasne. Gówno mnie obchodzi, co ty myślisz. Przynajmniej myślę. Średnia 5-0. Wspomnij to sobie, jak będziesz dupą szukać pracy, suko. A po jaką cholerę oceny komuś, kto potrafi wykorzystać swoje naturalne walory? Proszę cię. Ty byś swoim cienkim kuprem nawet czerstwej buły nie ugrała. Mówisz serio? Myślisz, że to dla mnie obelga? Ta suka jedzie na jakimś kraku, czy co?
Nie, no nie będziemy ich prowokować, uspokój się. Emily, starczy. Przeginacie. Na cholerę tak skaczecie sobie do gardę. Właśnie, Em, po co chcesz się szarpać o byłego faceta, co? Starczy! Ludzie, nie po to tu jesteśmy, to nam nie pomaga. Nie na to liczyłem. Ach, skoro nie możemy ze sobą wytrzymać 10 minut, to może trzeba zrobić przerwę, co? Mike, weź obczaj tę chatkę dla gości, co o niej mówiłem. Okej, jasne, spoko. To co, idziemy? Byle dalej od tej kurwy. Idźcie ścieżką na wprost. No dobrze, że już poszli. Ta. Dobra, Josh. Może rozpalimy ogień? Gdzie moja torba? Ha? No torba, ta mała w różowe wzorki. Co ją sobie kupiłam w Rodeo? Matt, słuchasz mnie? Jezu, nie pamiętasz? Obok sklepu z włoskimi butami, gdzie kupiłam szpilki, a ty żeś przywrócił półkę, bo się śliniłeś do laski przy kasie. No, znaczy ona przecież tylko zapytała mnie o kurtkę. Jasne, bo tak ją obchodziła twoja zafajdana designerska kurtka. Co ty masz do mojej kurtki? Matt, gdzie ta torba? Boże, może o niej po prostu zapomniała. Serio, myślisz, że nie wzięłabym torby? Ja tak czy nie? Raczej nie. Musiałeś ją zostawić gdzieś przy kolejce. Chodź, skarbie. Zajmie nam to moment. Ogrzejemy się potem. Ogrzejemy i to bardzo. Okej. Okay. Okej, okay, chodźmy. Dobra, ja idę się wykąpać. Okej, okay, to wszyscy się rozdzielili. Seksportacja. Już mi pasuje. A jak daleko stąd jest ta cała chatka, co? Ta cała chatka to najbardziej romantyczne, miłosne gniazdko, jakie kiedykolwiek widziałaś. O ile tam dotrzemy. Coś czuję, że szczęście nam sprzyja. Rozegraj to dobrze, to może faktycznie ci się poszczęści. Ej, gwiazdy porno! Przydadzą się wam. Gwiazdy porno? Oglądałbym. Z bok. Sorry, że was tak wykopałem. Poradzimy sobie. O, jestem pewien, że jakoś się rozerwiecie. Mhm. Miłej zabaw ze świrami. A, jeszcze jedno. Odpalcie generator, żebyście widzieli, gdzie idziecie. Ciemno tam jest. Dobra, przyjąłem. Wydaje mi się, że Josh jakby ze mną flirtował. Okej. Okay. Marzy ci się trójkąci? O, serio? Co? Nie! Dobra. Gdzie jest ten generator? A tu? Z boku nie można iść? Można. Albo... nie, można. Co, tu nic nie ma? Przystojniaku, selfie? Tak jest, czytasz mi w myślach. Okej. Coś wyskoczy? O raju. Nie. To jest idealne. Jesteśmy najsłodszą parką. Kurwa, powinnaś być modelką. Trzymaj ten aparat pod ręką, to może dam ci zrobić kilka gorących fotek w chatce. Zobaczmy. Dobra. Czy mi się wydawało, czy tutaj coś tam było? Nie, to mi się wydawało tylko.
Ale gdzie jest ten generator? Zaraz tu zamarznę. Na to akurat mogę coś poradzić. No, no, ciekawe co? No, mam kilka pomysłów. Emil jest głupi jak but, jeśli myśli, że może się wtrącać w to, co jest między nami. Jeśli będziemy mieć szczęście, może za nami polezie i zeżre ją niedźwiedź. Dobra. Wiesz co, uwalniasz mi to, co najgorsze. Ta, czyżby? Totalną zazdrość. Niech się goni. Co to za furtka? Ha. To coś chyba potrzebuje zasilania. Josh chyba mówił coś o generatorze? Okej, kolejny totem. A może wygenerował sobie odrobinę chęci, żeby odpalić ten cholerny generator? Przestroga przed groźbą. Co? Spoko, powrzeszczę na niego, tak jak ty na mnie. Może zadziała. No dobra, zobaczymy. Boom! Nieźle, Michael. Wow! Mój ty czarodzieju! Wow! Znowu ten koleś, co z miotaczem łaził. Zamie, otwórz się szeroko. Niezłe, prawda? Tak, pełen wypas, totalnie. O je, dostarczam hity. Podekscytowany? Jakoś nie wyglądasz. Jestem teraz taki podjarany. To nasza mała przygoda. Sekskapada. Fua. No i dobra, ciekawe kiedy on zaatakuje. Oho. Zobacz, taśma policyjna. Po Hanna i B. Dziwne, że jeszcze nie posprzątali. No wiesz, śledztwo wciąż jest otwarte. Teraz... to mnie ciarki przeszły. Z szacunkiem, czy co z tego pamiętasz? Z szacunkiem. No, gdziekolwiek są, teraz na pewno cieszą się, że o nich pamiętamy. No, ciekawy punkt widzenia. Coś tu za cicho. Oho. Co to było? Słyszałeś to? Chyba coś słyszałem. Tak. Jakoś nie bardzo się przejęli. Droga jest tak zablokowana, że chyba nie dojdziemy do chatki. Ja na pewno nie zamierzam wracać do tych nerdów ze schroniska i do popijania sobie czekolady z Emily. Wiesz co? Srać na to. Jesteśmy awanturnikami. Znajdziemy sobie inną, ciekawszą drogę. Tak. Przez jakąś kopalnię. Jess! Kurwa!
Jessica! Tak, żyję! Nic mi nie jest. Wow, mało się przez ciebie nie zesrałem. A myślisz, że ja nie? Nie połamałaś sobie nic? Z tego, co widzę, wciąż mam wszystkie 7 kończyn. Okej. Dasz radę wyjść? Nie wiem. Ciemno tu, nic tu nie widzę. Heroicznie idę po ciebie, czy ostrożnie popchnij wagonik. Dobra, weźmy heroicznie. Może nic sobie nie zrobi. Dobra, idę po ciebie, nie ruszaj się. Wow. To chyba dobrze zrobiłem. Pomożesz mi ruszyć ten wózek? Dobra. Pomóż mi go przepchnąć, no weź. Okej. Trochę inaczej sobie wyobrażałem nasze wspólne jęki. Dobra. Dziele, to miejsce przyprawia mnie o dreszcze, a taki to po co tam właziłaś? Ja ci pokażę jasną stronę dreszczy. Ale też na miejscu, świntuchu. Tu coś jest. Kolejny totem. Oho. Pomyślności. Biały przepowiada fortunę. Nie za dużo nam powiedział. Nie wiem, po co oni tam włazili. Normalny człowiek przecież by tam nie wszedł. Bo i po co? Co tu leży? Ha. Kiep. Kapka, ekscentryczne miejsce na palenie. Papieros. Aha. Niedopałek cygara. Skaszona końcówka cygara, pozostawiono ją niedawno. Czyli na górze ktoś musi być. Tutaj telefon, to wcześniej mieliśmy. Jest świeży. Ciekawe, kto tu był. Cóż to za symbol? Znaczenie niejasne. No to nic nam to nie powie. To miejsce jest takie muzealne. Jaskinia szamana. Pozostałości po rdzennych Amerykanach. Na pewno nie jest to wystawa rozkochanych w sztuce górników. Nie, nie, to chyba jakaś świątynia czy coś. Wszystko okej? Tak, było blisko. To miejsce chyba nie spełnia norm BHP. Może lepiej już chodźmy stąd. Co? O, wreszcie normalnie mówi. Ale idzie dalej. Do przodu. Mapa. Mapa zagrożeń.
Okej. Strasznie przytulne to miejsce. Czyli trzeba będzie uważać, żeby nic nam na głowę nie spadło. Ale dobra, idziemy dalej. Oczywiście dziewczynę puścił przodem, bo jak coś spadnie, to na nią. Wreszcie! Światełko w tunelu. Okej, to gdzie ten domek? Może coś będzie, czy nic? Jest coś. Kolejny totem. Okej. Straty, czyli ona spadła skądś i zginęła. Wygląda jakby to było w tej kopalni. To wracamy na właściwą ścieżkę. A tutaj, co tu mamy? Nic nie ma. Jakiś znak. No i idź. No. Myślałam, że to będzie raczej chatka baby Jagi. Ha, czekaj, aż zobaczysz sypialnię. O, planujesz rzucić na mnie jakieś nieczyste zaklęcie? Mam za nadrzu niezłą różdżkę. Żebyś tylko nie zbłonął na stosie, zanim zacznie... U, teleskop! Popatrzymy na drzewka, popatrzymy na chmurki, popatrzymy na... I zaraz wyskoczy nam ten koleś. Wow. Co jest? Widziałam kogoś w chatce. Najpierw zobaczmy sobie tu. Hey Jess! Mhm? Trzymaj się blisko, okej? Co jest? Nic, tylko tu jest napisane, że w okolicy czasem grasują niedźwiedzie. O, Michael, wiem, mam mega pomysł. Jaki? Chodźmy przytulić misia. No proszę, proszę. Misia Dobra. Może to wkurzyć. Tak, niech spojrzę. Wiedziałem, że coś wyskoczy. Nie brałaś czegoś czasem, Złotko? Nikogo nie ma. Nie wiem. No dobra, jak tam teraz zejść? A, tu jest furtka. Znowu coś za cicho. Coś tu się zaraz pewnie stanie. Wiedziałem. To tylko odpowiedź na pieśń Godot.
Wow, łatwy jesteś. A, jest we mnie może miłość. Dobra, to idziemy dalej. Nie ma tu nic. Ja pierdzielę. Czy Josh nie mógł chociaż oczyścić drogi, zanim nas tu wysłał? Serio? Co? Nie wiedziałam, że z ciebie taka straszna maruda. A masz lepszy pomysł? Odsuń się, zrzędo. A, pokazuwa. Ej, Mike! Chyba masz coś na twarzy. Dobra, okej. Sama się prosiłaś. Wiedziałem, że zniknie. Jess? Jess! Okej. Samcia! No? Mogłabyś mi pomóc rozpalać? Miałam się właśnie iść kąpać. O, może trzeba umyć ci plecy? Dobry żart. A w ogóle będzie ciepła woda? No nie wierzę. Dobra, Josh, zobaczymy, czy wiesz, jak włączyć ciepłą wodę w tym swoim super gniazdku. A gdzie jest ten Josh? To rzeczy Hany. Pewnie tu zaraz gdzieś Josh wyskoczy. Cóż to? Błagam, wiadomo, że chodzi o Majka. Aha. Test dopasowania. Zdjęcie z balu. Teraz jeszcze raz zobaczmy, czy to samo pisze, tak? To się nie uda, on jest szalonym, lekkomyślnym ciachem. No i się nie udało jej wtedy. Dobra, chyba już więcej tutaj nie mamy co niczego do sprawdzenia. Chyba, że jeszcze tu przy łóżku coś będzie. A jak? Znowu jakaś karteczka. Zaproszenie na imprezę z okazji Halloween. A z tyłu... O!
I mamy to zdjęcie. Co było u tego psychologa? Wszędzie motyle. Aha, czyli tędy nie przejdziemy. A tu też nic nie ma ciekawego. Tu też nic. Dobra, idziemy. Co to za schizowe maski? Jak myślisz, ile mu to zajmie? Myślę, że powinniśmy się rozejrzeć za kocami. Dasz radę, stary. Wierzymy w ciebie. No, oczywiście. Juhu! Dajesz, Josh, dajesz! Okej, okay, udało mu się rozpalić w kominku. Zamknięte. Dobra, trzeba tam zejść do nich pewnie. Tu są schody. Dobra, wiecie coś, Firus? Mam dla was pewną propozycję. No. No dobra. Jestem niemal pewien, że gdzieś tutaj w tym domu mieliśmy tablicę duchów. Czy co? O, macie tablicę duchów? No, no. Spoko są, nie? Stary, przecież to tylko zabawka. Ja i co robię? Właśnie nie. Ciągle urządzaliśmy seansy. Ja i... Hej, Josh, wyobraź sobie, nie ma ciepłej wody. Straszna lipa, nie sądzisz? Ha, racja, zapomniałem. Trzeba odpalić boiler, jest w piwnicy. To może wy poszukajcie tablicy w tym czasie, co? Chris, poszukajmy jej. Będziemy niczym poszukiwacze skarbów. Okej. Niech będzie. Wypas, nie będziecie żałować. Ale mają Masz pomysły. Masz ochotę dołączyć? Zauważyłeś, że dałam Chrisowi aż wspólne zadanie? Przyda im się trochę czasu na osobności. Dobra, weźmy pochlebnie. Kurde, wiesz, pasują do siebie. Mogliby się przestać ociągać i spiknąć. Serio, im chyba potrzeba jakiegoś bodźca, który ich połączy, nie wiem... traumatycznego przeżycia, który ich u sobie popchnie, bo w takim tempie prędzej wylądują w domu starców niż, no wiesz, no. Tu coś leży. Kolejna wskazówka. Co, sam... Tak, Josh? Chciałem tylko powiedzieć... Że? To naprawdę wiele dla mnie znaczy, że tu wróciliście w tym roku i że ty wróciłaś sam. Dobra, wspierająca. Josh, możesz na nas liczyć. Serio, zawsze i wszędzie. Posłuchaj, wszyscy jakoś przez to przejdziemy. Razem. Chcę, żebyśmy miło spędzili czas. Tylko ostrożnie. Wyobraź sobie, korzystałam już kiedyś ze schodów. Coś spora piwnica jak na taki domek.
Sorry, że zaciągnąłem cię w te lochy. Załatw mi ciepłą wodę i wszystko będzie ekstra fajnie. Nie chciałbym, żebyś musiała się tu błąkać sama. No wiesz... Wiesz... Trochę mnie to miejsce przeraża. Ja. Nie chciałabyś tu zostać sama. Czyli zostanie sama. Żartobliwie. Na śniegu chyba trochę ciężko się gra w baseball, co? Nie, no, nie graliśmy przecież zimą. Przyjeżdżaliśmy tu latem i spędzaliśmy niezapomniane chwile. Mama, tata, siostry. Wtedy urządzaliśmy zawody na tamtym wielkim trawniku. I teraz to już nie wróci. Jest inaczej. Ja sam. Ale miałem przecież naprawić tego starocia, nie? Możesz aż to podtrzymać? Okej, co tu się stanie? Co to było? A co niby? Ej, weź mi tu poświeć, bo nie widzę, co robię. Ej, możesz świecić tu, żebym coś widział, dobra? Czemu mam się nie ruszać? Sam, proszę. Okej, dobra, teraz już nie będę się ruszał. Słuchaj, zanim uruchomimy boiler, musimy najpierw zwiększyć ciśnienie wody, dobra? Brzmi skomplikowanie. Nie, to dość prosta rzecz. Okej, to tak, tak. Wyluzuj! To nie jest trudne, po prostu naciśnij guzik, gdy lampka się zapali. Okej, tym razem dam radę. Jasne. Dobra, poszło. O, ktoś tam przebiegł z tyłu. No, przylipione. Okej, kiedy on wyskoczy? A to co znowu? Jest wiele możliwości. Żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. tylko cię czuję. Widzę, że na serio spękałaś. Zaprzeczymy. Wcale, że nie. Nie, no jasne. Podskoczyłaś, bo nagle nabrałaś ochoty na aerobik. O, ja cię. Też totalnie spanikowałeś. Co? Nie. Jesteś blady jak ściana. Nie, bzdura. Schodziłem tu wiele razy i to miejsce po prostu tak ma. Wielka stara chata musi sobie czasem beknąć. Oho. Czekaj, też to słyszysz, nie? Josh? Co? Rytm jest dziwnie regularny. Nie. Nie ma w nim nic regularnego. Jak to nie? Zaniepokojona. Może trzeba iść to sprawdzić?
po co? A jeżeli to jakaś rura, która zaraz pęknie, albo ja wiem, problem z piecem? Nie sądzę. Na twoim miejscu nie chciałabym, żeby wybuchł pożar, kiedy tu jestem. Ta, racja. Okej, okay, pewnie któryś tu zginie. Wow. A tak ktoś się przebrał z nim. To ten koleś. Co do licha? Bum. Zostaliście zniszczeni. Że co? Nieźle, całkiem nieźle. Ale powiedz, czemu to zrobiłeś? Tu na dole wszystko wygląda jak w jakimś horrorze. Wiecie, miałem niby przepuścić taką cudną okazję? Nie no, jaja sobie robisz? Skąd ten ciuch wziął w ogóle? Nie, i strasznie żałuję. Dobre to było. Namysłu przyznaję, że twój głupi numer mógł mieć w sobie ziarenko humoru. Mistrz żartu. Nie mówiłam nic o dowcipach, tylko że twój głupi numer... O matko, ale miałaś cykora. Wcale, że nie. Zrobiłaś w galotki, przecież czuję. Na Boga miłego, co to jest w ogóle za strój? Znalazłem powołanie. Mhm, błagam, tylko powiedz, że przyjmiesz śluby milczenia. Okej, okej. Udało ci się ją znaleźć? Dabadabadam. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Wiecie co? Wiecie co? Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Nara, miłej zabawy. A, no i uważajcie na Josha. To intryga. Okej. Okej, okay, to wylądowaliśmy znowu u doktorka. Co on trzyma na tym biurku? Chcę znać twoje odczucia wobec bojących się zjawisk nadprzyrodzonych. Duchów, upiorów i innych sił pochodzących nie z tego świata. Ty też czujesz ten strach. Dobra, powiedzmy mu, że nie. No tak. Więc jakie są twoje odczucia wobec tych, co się boją? Współczuję im. Rozumiem, czyli Mike boi się odosobnienia. Współczujesz mu? No tak. To nie ma odbicia w sposobie, w jaki prowadzisz swoją grę, prawda? Jak to nie? A teraz... Zbadajmy nieco głębiej twoje uczucia wobec innych osób. To, co cenisz, to, co szanujesz w sobie i w innych. Co twoim zdaniem jest w człowieku ważniejsze? Lojalność czy szczerość? Powiedzmy, że szczerość. Czyli powiesz prawdę. Nawet jeśli miałoby to nieprzyjemne skutki dla przyjaciela. A co lepsze, szczerość czy dobroczynność? Znowu powiedzmy szczerość. Czyli dobroczynność jest przeceniana. Lepiej żyć w zgodzie z sobą niż komuś pomóc, he? No patrz, znowu skończył nam się czas. Wkrótce się spotkamy. Okej, okay. No to zakończymy pewnie na tym, bo teraz będzie pewnie podsumowanie tego odcinka, które obejrzymy sobie w następnej części. Dzięki, na razie, cześć.